Hej wszystkim, witam was w dzisiejszym filmie na moim kanale. Z tej strony Laura, witam was w otoczeniu mojego pokoju. Dzisiaj opowiem wam o książce, którą miałam okazję przeczytać dzięki uprzejmości wydawnictwa grupy wydawniczej Foxal. I dzisiaj właśnie będę wam opowiadać o książce Tessy Hadley o tytule Przeszłość. Jest to książka z gatunku tych obyczajowych książek, które czyta się do herbatki, kiedy nie macie ochoty na żadne fantazy czy coś w tym stylu, po prostu chcecie przeczytać sobie książkę, która was zrelaksuje. Obyczajówki mają to do siebie, że są po prostu tak przyjemne w swej prostocie, jak żaden inny gatunek książek, dlatego ja naprawdę lubię czytać obyczajówki, szczególnie kiedy klimat, bo właśnie w obyczajówkach klimat jest taki najważniejszy, już nie bohaterowie, nie akcja, a jakby to, gdzie mnie przenosi ta książka, jest najistotniejsze w czytaniu obyczajówek. Najczęściej tego typu książki lubię czytać, kiedy ich akcja rozwija się w krajach, które chciałabym zwiedzić, czyli na przykład w Indiach, ale w Przeszłości Tessy Hadley mamy sielankowy krajobraz Anglii. Czwórka pewnego rodzeństwa, Alice, Fran, Harriet oraz Roland, po latach spędzania wakacji oddzielnie postanawiają spędzić jeden urlop w domu, starym domu rodzinnym, w którym spędzali zawsze wakacje jako małe dzieci. Domek znajduje się na angielskiej wsi, daleko od cywilizacji, jest pozbawiony zasięgu internetu, nie ma blisko sklepu i tak dalej. Przyjeżdżają tam już nie jako beztroskie dzieci, bez problemów, a już jako dorośli ludzie w różnych etapach swojego życia. Różnice wiekowe między rodzeństwem, niektórzy z nich mają już dzieci i przyjeżdżają z tymi dziećmi, tak jak na przykład Fran, która przyjeżdża z Ivy i Artur. Mamy tutaj szeroki wachlarz przeróżnych postaci, każda postać prezentuje coś innego, jest zupełnie inna, przedstawia inny model charakteru, który możemy spotkać w naszym codziennym życiu. Jednocześnie każdy może gdzieś tam odnaleźć siebie w tych bohaterach. Ważną rolę w tej książce odgrywa sam dom, ponieważ dom jest jakby tutaj symbolem. Dom jest pełen wspomnień, pełen starych rzeczy, pełen listów, ich dziadków, rodziców. Na każdym kroku ma prawo pojawić się jakaś retrospekcja dotycząca historii ich rodziny. To jest ciekawy zabieg tej fabuły, pokazanie, co może się wydarzyć, kiedy po latach spotyka się czwórka rodzeństwa, które rozpoczęło swoje własne życia, tak? Każdy poszedł w swoją stronę, po latach spotykają się, odkrywają razem sekrety rodziny, która już nie żyje na dobrą sprawę lub na złą sprawę. I razem z nimi pojawiają się ich dzieci, czy żony, nowe rodziny, niedoszły pasie, takie osoby, które wyznaczają jakby nowy etap historii rodziny i które przyjeżdżają też do tego domu razem zmierzyć się z tą przeszłością, oczywiście nieświadomie, bo co takie małe dziecko może wiedzieć na ten temat. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Rodzeństwo przyjeżdża do tego domu ze swoją nową rodziną, jednocześnie zderza się z przeszłością swojej jakby starej rodziny, ponieważ tutaj właśnie widać ten kontrast między nowym a starym i jakby chodzi o to, żeby pogodzić to ze sobą i uświadomić sobie ważność przeszłości i historii swojego rodu. Polecam wam przeczytać tę książkę i mam także dla was dwa egzemplarze do rozdania. Polecam wam przeczytać tę książkę. Niektórych z was może naprawdę ruszyć, a niektórym może przyjść po prostu z przyjemnością i po prostu wam zostanie albo nie zostanie. To jest taka książka, z którą naprawdę można się utożsamiać. Po prostu dajcie jej szansę, zainteresujcie się tą książką. Ja wam daję możliwość też przeczytania tej książki. Oczywiście jest konkurs. Proszę was o to, żebyście napisali mi w komentarzu tytuł książki, która opowiada w ciekawy sposób o rodzinie, niekoniecznie jej przeszłości, niekoniecznie w ten sam sposób, który tutaj opisałam w przypadku Przeszłości Tessy Hadley, ale ogółem rzecz biorąc proszę was o polecenie mi książki o rodzinie. Nie musi to być główny wątek, nie musi to być przewodni wątek. Dziękuję wam za uwagę i przepraszam za to, że znowu mnie tyle czasu tutaj nie było, ale byłam w Hiszpanii, potem na obozie, pojechałam zrobić tatuaż do Krakowa i trochę się działo i nie wiem właściwie, no teraz przyjeżdża do mnie Karola i też nie będę miała jak nagrywać, ale nagram z Karolą coś i mam nadzieję, że się niedługo pojawi na kanale. Teraz już nigdzie nie wyjeżdżam, siedzę w Kielcach, więc jakby jeśli nie będę dodawać filmów do końca wakacji, to możecie na mnie nakrzyczeć, bo ja jestem w Kielcach i nic nie robię. No, keep that in mind, że już nie mam żadnej wymówki i teraz naprawdę będą się pojawiać filmy. Dziękuję wam za poświęcony mi czas, za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie jeszcze zajrzeć do opisu, żeby zobaczyć regulamin, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie. A tymczasem ja żegnam się z wami i bardzo wam dziękuję za poświęcony mi czas. Hej!